Ja pierdziele, dziele. Okej, okay, tutaj wyżej nic nie ma, szkoda, myślałem, że coś będzie. Okej, okay, super, i możemy lecieć dalej. 11 śmierci, ja pierdzielę, no to jest kurde hit. Ale dobra, zobaczymy jak to będzie teraz wyglądać. Mamy już dwa te ukryte klejnoty zebrane, znaczy dwa ukryte, no te za owoce bumpa, no nie? Te odwrócone klejnoty. Ale ukryty, kurde, dalej nie ma nigdzie tego ukrytego klejnocika, gdzie on jest? Gdzie ty się, kurde, cwaniaczku schowałeś? Naprawdę? Oh yeah! Dokładnie. I teraz znowu będziemy mieli zjazd przez linę. Coś jak Ratchet i Clank, kurde, vibe. Dobra, niszczymy co trzeba niszczyć. I patrzymy na to i owo. Na razie tutaj nie ma żadnej skrzynki. Znaczy teraz są akurat, ale nie było tutaj żadnej takiej, którą pominąłem. Oj, oj! Zagapiłem się! Nie zauważyłem tego! Teraz dobrze było. Teraz ładnie zrobiłem. Tu nie ma żadnej platformy, nic, więc możemy sobie iść dalej. Tu zresztą też nie ma. Więc lecimy dalej, po prostu. Tak jak powinno być. Oh yeah! Oh yeah! Ale w takim razie, gdzie jest ten ukryty klejnot, cholera jasna? Ja patrzę cały czas na ten poziom, chyba że ten filtr podwodny powoduje, że ja nie widzę tego ukrytego klejnocika, no bo naprawdę... cały czas patrzę na ten level, nie widzę nigdzie tego, kurczę, pieprzonego klejnotu. Chyba że mam za ciemny telewizor, no to też może wiele wyjaśniać. Ale mam takie też dziwne wrażenie, że pod wodą ten... ogólnie Tauna, czy Crash, czy Coco są trochę wolniejsi. Jak jest ten teraz filtr podwodny. Takie mam dziwne wrażenie. Że oni są trochę wolniejsi. Nic nie ma! Nic nie ma!
Ooo, gabuga, uga buga. A nie idę do góry jeszcze. A może. Dobra, na chwilę wejdę. Kurde! O Jezus Maria. No to lecimy. Czas na kolejną sekcję, raczej to podobną. No i super, trzeci klejnocik zebrany. To z tym będziemy mieli już spokój. Teraz tylko dowiedzieć się, gdzie jest ten tajny, ukryty klejnocik i będzie picobello. Oh yeah, dobrze. Dobra, zdążyłem. Myślałem przez chwilę, że tam kurde coś jest z tyłu, ale no jednak nie ma. Jak nie było, tak nie ma. I to jeszcze nie koniec poziomu. Ten poziom jeszcze trwa, moi drodzy. Tu na szczęście mamy checkpointo. Ale jestem ciekaw, może tutaj coś będzie... nie wiem, co chciałem powiedzieć. Może coś tutaj będzie, chciałem powiedzieć. Więc dobra, na razie lecimy na maksa na wprost. Okej, okay, na razie tutaj nic nie było, więc króliczek doświadczalny, eksperyment króliczek doświadczalny, że tak powiem, wyszedł. Że tak powiem. Aaaa! Właśnie, trzeba zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja ze skrzynkami. No na razie tu nic nie widzę, więc... Tyle skrzynek aż ominąłem, o cię sunę. No to tutaj faktycznie trzeba będzie kurde zrobić to totalny ten, backtracking. Oh shit, to ten poziom poszedł kurde, no poniżej wszelkie, poniżej krytyki, nie? To tak gównianie nam poszedł ten poziom. Oj, nie podoba mi się to, to mi się kurcze pieczone bardzo, bardzo nie spodobało. Widać, że dawno nie grałem w tę grę. O Boże, dlaczego? Dlaczego? Gra, dlaczego ty mi tak robisz? Powiedz ty mi, co ja ci zrobiłem? Wracam po takim długim czasie do ciebie, a ty do mnie z takimi... takimi tekstami, z takimi... No, wiecie o co chodzi. Wielka ucieczka, dobra. To będzie poziom Vel de la Cortex. Vel de la Cortex, więc zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Wielka ucieczka. Prawie jak Rayman. I Rayman Redemption Turbo Strash Wielka Ucieczka. No dobra, to co? Wielka Ucieczka, lecimy, let's go! Oczywiście, że tak. Teraz będzie poziom Vel Dr. Neo Cortex. No i kolejny fajny loading screen. Stęskniłem się za nimi. No to jesteśmy w podwodnej wersji poziomu Cortexa.
Więc siemano, siemano, jesteśmy pod wodą, generalnie Cortex to nie potrzebuje żadnego stroju nurka ani nic, ponieważ jest tak zajebisty, że ono ma on ma chyba nawet oskrzela gdzieś tam z boku, tak więc wy się o to nie martwcie, Cortex może sobie oddychać, nie ma co się nim martwić, on nie kazał o siebie martwić się, tak więc możemy lecieć dalej z koksem, jak to się mówi. No i po raz kolejny, powtórzę się, ale soundtrackowo, jak i... No tak, dobrze powiedziałem. Ej! Dobra, to była gówniana śmierć, restartujemy. Tego nie było, to się wytnie. Dobra. Patrzcie na to! Ukryty klejnot! Fajnie! Dobrze, kurczę pieczone, o to chodziło! To już nie muszę się zastanawiać, gdzie byłby ukryty klejnot, skoro już widzę, że on byłby tutaj. No to możemy iść dalej z koksem. Kurde, no to już jedno mamy z głowy. Teraz tylko utrzymać, żeby nie zginąć 3 razy. Znaczy nawet ponad 3 razy. Lepiej mieć ten licznik na... wyzerowany, jak to się mówi. No. I nadal w ogóle nie mogę wyjść z podziwu, że tutaj ten... maską Cortexa jest Aku Aku, no nie? Nie mogę wyjść z podziwu, że coś takiego w ogóle ma miejsce. XD. Dobra, jako tako przeżyłem, mam się dobrze. Jeszcze. O Boże Święty, serce mi aż stanęło w gardle, no nie? Myślałem, że kurde mi się nie uda. Się udało. Nie rób takich niebezpiecznych skoków, Cortex. Proszę cię, nie rób tak. Bo ja tu na zawał zejdę. To było w ogóle oszukać przeznaczenie. Dobra, mamy już pierwszy klejnot za owoce bumpa oraz jeden ukryty, czyli mamy 2 z 6. I to jest sekcja, która będzie prawdopodobnie powodowała u mnie rage'e. Because właśnie to, że za blisko stanąłem i kamera nie lubi bardzo jak crash czy jakakolwiek postać się cofa. Dlatego, no trzeba niestety na wyczucie grać, przykro mi, taki jest niestety nasz los, Los Angeles. No i co, nie ma tu żadnych skrzynek?
myślałem, że coś się pojawi. Aha, to się pojawiło, że ta skrzynka się tu jest, nie? A, no to XD. To niepotrzebnie czas straciłem. Znaczy, dobra, okej, przynajmniej zaliczyła się skrzynka z wykrzyknikiem, że coś tutaj zrobiłem, no nie? Bo równie dobrze mógłbym olać to i wyszłoby tak samo. Znaczy, tak samo, no. Byłbym skrzynkę w plecy, a tak to nie jestem. Dobra, jesteśmy dalej, jesteśmy dalej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Cortex. Uspokój się. Na razie tylko jeden zgon, co jest fenomenalnym wręcz wynikiem. Ten odgłos w wybuchu strasznie mi przypomina odgłos tego. To trochę śmieszne porównanie będzie, ale strasznie mi to przypomina odgłos loga EA Games. No też było coś takiego, takie pum, psz. O nie, teraz nie zdobędę skrzynki. Pierdziele. Dwie śmierci. Dobra, teraz utrzymujemy tylko te dwie. Bez żadnego... Kurde, pajacowania! No, tak to miało być zrobione. Przyciski mi się pomyliły! I już mamy po klejnociku, żeby tam utrzymać trzy śmierci. W sensie, żeby nie mieć tych trzech śmierci, wiecie. Że maksymalna ilość śmierci to trzy. O, to chciałem powiedzieć. To już mamy po tym klejnociku, ale to sobie najwyżej poza anteną zrobię. Ale tu się ciemno zrobiło, lol. To poszło bardzo ładnie teraz. Szkoda, że tak wcześniej nie mogłem zrobić. Ale no cóż. Takie żyćko. Okej, okay, czyli teraz tak, mamy na pewno już bankowo ukryty klejnot. To już jest bankowo. Że ukryty klejnot będziemy mieli. Będziemy mieli klejnoty za te trzy owoce bumpa. Więc teraz pytanie, czy za skrzynki zdobędziemy. Bo już mówię, nie liczę tego za tam utrzymanie trzech śmierci, bo wiadomo, że już możemy się z nim pożegnać. Ale bardziej mnie ciekawi, czy za wszystkie skrzynki będziemy mieli, bo jeżeli będziemy mieli za wszystkie skrzynki, no to już tam easy, nie?
Okej, okay, dobra. I teraz gramy Crashem. Uuu! Teraz staramy się utrzymać te skrzynki, co tutaj będą, żeby nie było przypiksu. Wszystko niszczymy, wszystko. Wszystko powiedziałem! Tam na dole była skrzynka z nitro, tak więc tyle dobrze już. No i teraz mamy tylko i wyłącznie sekcję Crasha, więc... Chwila prawdy, proszę państwa, czy nam się uda zdobyć wszystkie skrzynki. Mam nadzieję, że żadnej nie pominąłem, bo... No trochę będę smutny. Smutny, zdenerwowany, pełen rezygnacji. Wiecie, o co chodzi, nie? I potem znowu Crash wróci za parę miesięcy. Będę musiał ochłonąć. Idzie dobrze, moi drodzy, idzie dobrze. Tak przynajmniej mi się wydaje. Sporo skrzynek tutaj zebraliśmy. To już chyba nie będzie żadnej, prawda? Prawda? No co ty dajesz jednej? Jednej? Ej, jedną skrzynkę gdzieś zgubiłem, co jest grane? Wombat Willy. Dobra, fajnie. Nawiązanie do Crasha, bo wiecie, kiedyś to ten... Crash miał się nazywać nie Crash Bandicoot, tylko Willy the Wombat. To myślę, że większość fanów Crasha będzie znało to. Ale kurde, no dobra, fajnie. Crash się miał tak nazywać, wszystko spoko, ale kurwa mać, gdzie jest ta jebana jedna skrzynka, no? Dlaczego tak gra mnie załatwiła? Co ja tej gierce zrobiłem? Wracam do niej po iluś miesiącach. Ostatnie nagrywki w grudniu miałem z tej gry. Wracam po iluś miesiącach, a tu gra mi taki środkowy palec pokazuje. I jak ja mam się nie zdenerwować? Powiedzcie mi, jak ja mam być spokojny? Jak ja mam być spokojny? No, jeszcze tylko dwa zostały. I będziemy mieli wszystkie skiny. Jak ja mam być... Jak ja mam być spokojny? O, i ostatni świat już nam został. Wyspa Cortexa. Z tymi wszystkimi ostatnimi poziomami na odwrót. Tak więc jestem ciekaw, ile mamy procent gry. 95. 191 na 228. Czyli teraz tak. 6. 12. 18. 24. Czyli teraz tak. Będziemy mieli 200 coś klejnotów na odwrót. Czyli idąc tym tokiem, zostanie nam tylko już backtracking do tamtych poziomów, gdzie na przykład zostawiłem albo ukryty klejnot, albo klejnot za 3 śmierci maksymalnie. I tyle w zasadzie, już tam niedużo nam zostało w zasadzie, no nie? Dobra, wiecie co, ja na tę chwilę będę kończył tę sesję nagraniową. Mam nadzieję, że wam się podoba powrót do Crasha Bandicoot 4. Najwyższy czas. Ja idę, kurde, odpocząć psychicznie. I być może za niedługo nagram jeszcze sesję z fabryki Cortexa. Raczej, przepraszam, wyspy Cortexa, bo przeczytałem tutaj z tytułu Fabryka Nitro. Tak więc, może jeszcze zabiorę się za wyspę Cortexa. Zrobimy sobie tutaj poziomy na odwrót. A potem, po zrobieniu wszystkich poziomów na odwrót, będzie nas czekał odcinek z... A raczej odcinek, tak, z backtrackingiem i wielki finał. Tak więc już nam niedużo zostało do skończenia tej serii. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy cieszycie się na powrót Crasha Bandicoota 4.
It's about time, albo najwyższy czas. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I odwiedźcie moje socjale, grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, żadnego powiadomienia o odcinkach, to na Instagramie macie bankowo powiadomienia, a na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy wszyscy razem ze sobą, tak więc zapraszam i często informuję o tym, co się u mnie dzieje lub co planuję nagrywać, tak więc zapraszam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Bandicoot 4 i nie tylko. Na razie, trzymajcie się i cześć!